Ogólnie to już po Mistrzostwach Polski seniorów czułam, że jestem w gazie. Potrenowałam ten tydzień, chciałam się nastawić. Zawsze praktycznie nastawiam się na pierwszy rzut, bo czuję, że nie jestem rozrzucana i wiem, że mogę w tym pierwszym naprawdę daleko rzucić. No, ale niestety musiałam teraz opuścić tą resztę kolejek, ponieważ właśnie kostka. A są jeszcze inne zawody, jest memoriał Kamili Skolimowskiej za tydzień w Cetniewie i bym chciała też tam się pokazać jak z najlepszej strony. To już od sezonu przygotowawczego się zaczęło i cały czas mi dokucza, bo wskazany jest odpoczynek, a wiadomo, że w sezonie startowym no nie za bardzo na to można sobie pozwolić. Zauważyłam u szczepników w telewizji czy gdzieś, to bardzo dużo osób miało stabilizatory na lewej, więc chyba to jest... Chyba tak. Jednak trzeba się szybko rozpędzić i zatrzymać w jednym kroku, więc to myślę, że właśnie takie są wtedy te rezultaty. Ogólnie ja się czuję w gazie. Ja przetrenowałam bardzo mocno sezon i wiedziałam, że to kiedyś pęknie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec i że pokażę jeszcze się z lepszej strony. Bym chciała w tym sezonie się pokazać już z tą szóstką w przodzie i będę się starała jak najbardziej.